Cześć, witam Cię w 11 odcinku Strategicznych Piątków. Pokazuję tutaj, w jaki sposób działać efektywnie i strategicznie w obszarach marketingu i sprzedaży. Ja nazywam się Dawid Czoska i zwiększam efektywność marketingu. Działam strategicznie. Zaczynamy. A dzisiaj opowiem o tym, dlaczego tak ważne jest stworzenie strategii marketingowej. Wielu przedsiębiorców zaniedbuje ten obszar, działając chaotycznie. Naraża się w ten sposób na różne przykre konsekwencje takiego działania typu przepalanie budżetu marketingowego, obawy o przyszłą płynność finansową, brak poukładanego ekosystemu marketingowego, co prowadzi w konsekwencji niestety do tego, że boimy się o swoją płynność, boimy się o to, czy będziemy w stanie sprzedać określoną ilość naszych produktów czy usług w przyszłym miesiącu, za trzy miesiące i tak dalej, i tak dalej. I te obawy rosną. I razem z tymi obawami rośnie też... Taka myśl, że ten marketing może jednak jest bez sensu, może jednak do niczego nie prowadzi, marnuje czas, marnuje budżet reklamowy. Po co to w ogóle wszystko jest? Ta agencja mnie zawodzi, druga agencja mnie zawodzi, freelancer mnie nie ogarnął, mój pracownik niestety jakby nie przynosi żadnego to efektu, to co on robi. Po co w ogóle to robić? I właśnie chciałbym opowiedzieć Wam o tym, w jaki sposób stworzyć ekosystem marketingowy tutaj, właśnie na tym kanale, dlatego o tym mówię. I właśnie chciałbym dzisiaj wam powiedzieć, po co w ogóle to robić, jakie bonusy, jakie profity daje wam stworzenie strategii marketingowej, dlaczego jest to tak ważne, dlaczego warto przysiąść, czy to ze specjalistą, czy samodzielnie i ułożyć sobie plan działania, poukładać sobie komunikację po to, żeby działać właśnie w sposób przemyślany, żeby działać w sposób konsekwentny, żeby nie zmieniać swoich założeń z miesiąca na miesiąc, z kolejnej kampanii na kolejną kampanię. Właśnie o tym będę dzisiaj mówił. I mam dla was kilka punktów, które są argumentami za tym, żeby pochylić się nad tematem strategii marketingowej, żeby nie zaniedbywać tego tematu żeby zgłębić, czy to swoją wiedzę, czy po prostu zlecić to komuś, czyli oczywiście najlepiej mi, zlecić i zadbać o to, żeby ta strategia była i żeby potem była implementowana, żeby była wdrażana. I pierwszą takim ważną rzeczą, pierwszą ważną rzeczą, którą dostajecie w strategii marketingowej, są cele strategiczne. I to jest bardzo istotna kwestia, bo wiecie do czego dążycie. A jeśli macie ustalone jakieś cele w postaci konkretnych liczb, osadzonych w jakimś konkretnym czasie, to możecie do tego ułożyć plan. Możecie wtedy dowiedzieć się, ile ma wynosić budżet reklamowy, ile trzeba wydać pieniędzy, żeby dotrzeć do tych celów, do ilu ludzi trzeba dotrzeć, ile zapytań ofertowych trzeba złożyć. Może w jakiś sposób trzeba przemodelować sklep, przemodelować pricing? Bardzo wiele rzeczy wychodzi na podstawie tego, jakie cele my w ogóle mamy. No i to jest taki fundament w ogóle procesu strategicznego określenie tych celów, bo one determinują właśnie te wszystkie rzeczy, o których przed chwilą mówiłem, więc jeśli nie mamy stworzonych celów. To wiele rzeczy niestety leży, nie wiemy do czego dążymy, więc ten marketing siłą rzeczy nie może przynieść rezultatów, bo my nie wiemy, czym te rezultaty mają w ogóle być. Więc to jest pierwszy taki bonus, który dostajemy, kiedy mamy opracowaną strategię. Rzecz druga to spójność wizualna i komunikacyjna. E, po co ta spójność? Czemu tak dużo mówi się o tym, że powinniśmy komunikować w jakiś sposób spójny? E, czemu tak dużo mówi się o tym? Że nasze logo powinno być spójne z tym, jak wygląda strona, z tym powinna być spójna nasza oferta, nasze posty w social media i wszystkie inne rzeczy, które dzieją się w firmie, powinny być spójne, określone i w długim terminie takie same. Dzieje się tak dlatego, jest to istotne z tego powodu, że występuje coś takiego jak efekt czystej ekspozycji. I polega on trochę na tym, że w momencie, kiedy w radiu na przykład słyszymy jakąś piosenkę, to za pierwszym razem, na przykład, ona może nam się nie spodobać, ale jeśli słyszymy ją ciągle, jeśli ona ciągle leci w radiu, to za dziesiątym razem szansa, że ona będzie ona nam się podobać, jest dużo większa. I dokładnie takie samo zastosowanie jest w tym, żebyśmy byli spójni wizualnie i komunikacyjnie w marketingu. Bo jeśli klient potencjalny będzie widział naszą markę pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy raz, to szansa, że on jakby będzie miał zaufanie do tej marki i szansa, że będzie decydował się na zakup jest dużo większa, z racji tego, że po prostu nasz umysł działa w taki sposób, że jeśli z czymś mamy częstostyczność, to nabieramy do tego czegoś zaufania. E, więc bardzo mocno Was zachęcam do tego, żeby ta spójność była pilnowana, no bo przecież ta piosenka, której słuchamy w radiu, ona za każdym razem jest taka sama, dlatego nam się w mózgu utrwala. E, reklamy w telewizji podobnie. E, reklamy e, znanych marek one zawsze są w jakimś podobnym nurcie, przez co się utrwalają. Nawet jeśli oglądamy je kątem tylko ucha czy kątem oka, to one i tak się utrwalają, więc ta spójność jest bardzo ważna, i to też jest właśnie profit. To jest zysk z tego, że mamy strategię. Tam jest jasno zdefiniowane, że mamy tak komunikować, nasza marka ma mieć taką komunikację, taki slogan, yy, takie udowodniacze marki, i tak dalej, i tak dalej. I wizualnie ma wyglądać w taki sposób. No i tego się potem możemy trzymać, jeśli to jest przemyślane. Yy, mamy tą spójność, i wtedy w długim terminie będziemy obserwować, w jaki fajny sposób właśnie to działa. Rzecz kolejna. Strategie marketingową ten proces strategiczny rozpoczyna się od badań marketingowych czyli założenia e, bazują na realnych danych rynkowych na analizie konkurencji na analizie potencjalnych klientów czyli na analizie ich motywacji do zakupu ich podłoża emocjonalnego to wszystko wynika z realnych danych rynkowych e, a jeśli zdecydujemy się nie działać strategią marketingową tylko działać ad hocowo Czyli decydujemy się, ok, robimy kampanię. To założenia będą bazować albo na podstawie tego, co my wymyślimy, albo na podstawie tego, co wymyśli nam agencja reklamowa, albo na podstawie tego, co wymyśli nam, nie wiem, nasz pracownik yy, czy nasz sprzedawca. To wszystko nie są dane rynkowe, to są jakieś nasze założenia, a przecież możemy się pomylić. Nie mamy wszechwiedzy, a tą wszechwiedzę właśnie ma szeroko zbadana konkurencja, szeroko yy, i. Zbadani też potencjalni klienci, ich motywacje do zakupu, kiedy rozumiemy podłoże emocjonalne, czego oni się boją przed zakupem, jaki mają problem, jaki problem chcą przede wszystkim rozwiązać, jakie błędy popełniają, czego im brakuje, jakich informacji. To wszystko jest bardzo duża baza do komunikacji marketingowej skutecznej. Do też nie wiem, stosowania takich, a nie innych nagłówków, takich, a nie innych tekstów reklamowych czy grafik. To wszystko, jeśli bazuje na realnych danych rynkowych, na wiedzy od klientów, jest dużo bardziej skuteczne, bo wtedy nie musimy się zastanawiać, czy to jest dobre, czy złe, no bo mamy to zbadane. Więc to jest kolejny bonus, który dostajemy właśnie przez działanie ze strategią marketingową, a nie jakby poza nią. Rzecz kolejna, bardzo ważna. Wyznaczamy standard pracy dla wykonawców, czyli jeśli zlecamy pracę agencji reklamowej, czy freelancerom, czy nawet naszym pracownikom, którzy przecież mogą rotować, mogą się zmieniać, to jeśli mamy określoną strategię, ona jest stała. Czyli dajemy tą strategię czy to agencji właśnie, czy pracownikowi, on może się z nią zapoznać i mamy wtedy tą pewność, że nasz marketing nie będzie skręcał za każdym razem, kiedy będziemy zmieniać podwykonawcę naszego marketingu. Właśnie dlatego strategia jest też szalenie istotna. No, bo umówmy się, czy to agencja reklamowa, czy, czy pracownik, oni mogą się zmienić, i wtedy każda nowa agencja, każdy nowy pracownik, każdy następny wykonawca naszych działań marketingowych może mieć jakieś swoje pomysły. I wtedy będzie brakowało tej spójności. Trochę zaniedbamy ten efekt czystej ekspozycji, i to wszystko może się rozjechać, nie będzie efektywne. Przepalicie kolejne środki na marketing. I znów pojawi się ta frustracja. Więc to jest bardzo istotna rzecz. Ten standard pracy, który jasno wyznacza, że mamy komunikować się w taki sposób, wizualnie ma to wyglądać w taki sposób, używamy tych kanałów marketingowych, i wtedy w długim terminie, jeśli to jest stabilne, to przynosi efekty. Pojawia się kula śnieżna, to zaczyna jakby się napędzać. Właśnie to. Ten chaos taki to te, te zmiany wykonawców w połączeniu z tym chaosem, to jest jeden z głównych takich grzechów, który sprawia, że ten marketing niestety w wielu przy, przypadkach nie działa. Rzecz kolejna to łatwiejsza sprzedaż i też wyższa marża. Kiedy mamy strategię marketingową, to budujemy zaufanie do marki e, w konsekwencji, oczywiście, jeśli dobrze tę strategię implementujemy, jeśli ją dobrze egzekwujemy. Strategia marketingowa jasno definiuje, w jaki sposób my chcemy budować zaufanie do marki. A wiadomo, że im bardziej marce ufamy, tym chętniej od niej kupimy. Czyli mamy łatwiejszą sprzedaż. Nasi handlowcy będą mieli łatwiejszą robotę po prostu do wykonania, a dwa możemy podnieść ceny, bo jeśli naszej firmie ufają bardziej niż naszym konkurentom, no to wiadomo, że u nas kupią trochę drożej. Będą w stanie, jakby. Porzucić, jakby ten, ten taki, yy, zdecydować się na wyższą cenę, ale będą wiedzieli, że za tym idzie wyższa jakość, bo zbudujemy zaufanie do naszej marki na wcześniejszych etapach lejka marketingowego, który będzie jasno zdefiniowany w strategii. Więc to są kolejne dwa bardzo ważne bonusy, bardzo ważne profity, które otrzymujecie w momencie, kiedy macie jasno zdefiniowaną strategię marketingową. Rzecz kolejna, która jest pochodną trochę tego, o czym mówiłem wcześniej, to wyższa lojalność klientów. Klienci, którzy przychodzą do nas z, ze zbudowanym jakby zaufaniem do waszej marki, to klienci, którzy z mniejszym prawdopodobieństwem zrezygnują z naszych usług czy z naszych produktów w długim terminie. Czyli ich lojalność jest dużo wyższa niż w przypadku klientów, którzy naszej marki nie kojarzą, nie znają, decydują się na zakup w jakiś sposób spontaniczny, być może pod wpływem jakiejś fajnej reklamy, jakiegoś polecenia znajomego. Jeśli nie ma zbudowane tego zaufania na wcześniejszych etapach, to ta lojalność może być dużo niższa i wiele firm na tym cierpi, tracąc, tracąc jakby sporo klientów. Więc ta lojalność jest bardzo ważna, ona wynika z zaufania, a zaufanie wynika z tego, że jasno mamy spisane w dokumencie, w jaki sposób na no to zaufanie będziemy walczyć. Więc o tym proszę też pamiętać. Rzecz kolejna to mamy zdefiniowany budżet marketingowy i określone kanały marketingowe, czyli nie musimy się zastanawiać z miesiąca na miesiąc, ile my, kurka wodna, wydajemy na ten marketing, ile te wydatki wynoszą, bo ja w sumie nie wiem. Jest dokument, Pach, Kanał marketingowy, reklama taka, wydajemy tyle. Kanał taki, wydajemy tyle. Jest to jasno zdefiniowane. To się oczywiście może zmieniać z miesiąca na miesiąc, bo wiadomo, że kanały, które będą chodzić nam lepiej, będziemy tam inwestować pewnie więcej. Kanały, które yy, okazuje się, że może działają trochę słabiej, to może trochę tam budżet trzeba będzie ograniczyć albo w ogóle to działanie wykluczyć. Ale mamy to spisane. Jest to jasno zdefiniowane. I to jest bardzo ważna też rzecz którą daje nam strategia marketingowa. I to już wszystkie argumenty, które chciałem dzisiaj Tobie przedstawić. Mam nadzieję, że przekonało Ciebie to do tego, aby pochylić się trochę mocniej nad skonstruowaniem strategii marketingowej. I jeżeli chcesz być na bieżąco z przyszłymi odcinkami Strategicznych Piątków, zachęcam Cię do subskrypcji, ustawienia, powiadomienia o nowych odcinkach. Nowe odcinki pojawiają się w każdy piątek, co tydzień. Zachęcam Cię też do skomentowania, jeśli masz jakieś pytania, jeśli masz jakieś uwagi, chcesz podyskutować na poziomie oczywiście merytorycznym. Zapraszam Cię do komentarza, zachęcam Cię do dania też łapki w górę, bo to sprawi, że więcej przedsiębiorców będzie mogło się po prostu z tym zapoznać. Uratujemy trochę więcej budżetów marketingowych innych firm, być może damy jakiegoś pozytywnego kopniaka, bo ktoś może to obejrzy, zacznie się nad tym tematem pochylać, wdroży. I trochę powalczymy też z tym, żeby kapitalizm w Polsce miał się dobrze. Więc do tego Cię mocno zachęcam. Widzimy się, mam nadzieję, przy okazji kolejnego odcinka. Jeżeli będziesz potrzebował wsparcia strategicznego, pamiętaj o tym, że możesz się do mnie odezwać. Pod filmem w opisie znajdziesz kontakt, nawet telefoniczny, więc możesz chwycić za telefon, zadzwonić. Możemy porozmawiać o Twojej strategii marketingowej o Twoich działaniach marketingowych, więc do tego też Cię mocno zachęcam. My widzimy się na pewno za tydzień. Trzymam mocno kciuki za, za Twój marketing, za Twoją efektywność. Widzimy się za tydzień. Cześć!